Серебряный призер, представительница Швеции, Шарлотта Калла. Ogromna radość Szarloty, widzieliśmy to dzisiaj podczas dekoracji kwiatowej, zaraz po biegu. Dwukrotnie w tym roku, po raz pierwszy zresztą w historii, trenowała razem z Norweszkami. Trener Christiansen mówił, że to dobry pomysł, bo można się wymienić doświadczeniami. No, tymczasem wygląda na to, że ona znacznie więcej zyskała na tym niż Norweszki. Tutaj obrót sprawy jest niespodziewany. Srebrny medal dla Szarloty Kalli to na pewno niespodzianka. Miła dla Szwedów, trochę mniej miła dla Norwegów. I za chwilę mistrzyni olimpijska biegu na 10 km klasy. Championne olympique représentant la Pologne. Gold medalist and Olympic champion representing Poland. Золотую медаль и звание олимпийской чемпионки завоевала представительница Польши Юстина Ковальчик! Promienieje czystą radością. Trudno się dziwić, trudno się dziwić. Naprawdę to był wielki dzień. Ten złoty medal wywalczony z pękniętą kością stopy już należy do heroicznej legendy sportu. Chcieć to móc. Często tak mówimy, rzadko w to wierzymy. Zrobię to najlepiej jak potrafię. Często tak mówimy, rzadko tak robimy. Justyna wierzy w to pierwsze i robi to drugie. Dlatego spotykamy się tutaj i teraz w takich fantastycznych okolicznościach. Trudna była ta ścieżka olimpijska w tym roku. Nerwowa, stresująca, z kontuzjami. No ale nagroda jest wspaniała. Ona na nią w pełni zasłużyła. Jest nareszcie odprężona. Spokojna i za chwilę to, co najpiękniejsze. Damy i господа, звучит гимн Польши. Fantastyczny moment, dzięki niej po raz drugi możemy słuchać Mazurka Dąbrowskiego. Tam. Zdjęcie tam. Razem medalistek Justyna Kowalczyk, mistrzynią olimpijską, Szarlotę Kalla, wicemistrzynią olimpijską, Teresę Jochał, brązową medalistką, a więc podium mamy międzynarodowe.